Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj na stronie sklepu.meblowy.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak krok po kroku napisać tytuł H1 i meta description dla przykładowego wpisu na blogu. Zobacz, przejdźmy sobie teraz na naszego bloga. Powiedziałem Ci, że strategia budowania ruchu polega na u nas na tworzeniu realizacji mebli warsztatowych na konkretne miasta i mamy tutaj przykładowe wpisy, tak naprawdę z opisem usługi, z opisem wykonania danych mebli warsztatowych u klientów w konkretnych miastach. I tutaj doszukiwaliśmy się słów kluczowych i teraz pod te słowa kluczowe opracujemy sobie tytuł H1 i meta description, czyli przechodzimy ponownie do Excela z optymalizacją meta tagów. To jest dokładnie ten adres URL, który tutaj jest oznaczony w Excelu. Możemy go skopiować i przekopiować do naszego roboczego notatnika. I teraz ponownie musimy stworzyć tytuł, nagłówek H1 i meta description dla tych słów kluczowych, które tutaj widzisz. Zauważ, że stół roboczy to jest najsilniejsze słowo kluczowe. Ono jest 590 razy wyszukiwane przez ludzi średnio w miesiącu. Mamy także tutaj, zobacz, synonim stołu, mamy stanowiska montażowe. Mamy tutaj jeszcze bardziej sprecyzowane słowa kluczowe, długoogonowe, stół do kontroli jakości. Zauważ, że w adresie URL także te frazy kluczowe występują, więc niejako możesz się domyśleć, o czym jest ten dany wpis, więc możemy tutaj w tytule napisać roboczy stół montażowy do kontroli jakości z oświetleniem. I możemy dać nawet myślnik opoczno, ponieważ ta realizacja została wykonana dla klienta z Opoczna i oczywiście, jeżeli masz inne wpisy na blogu o innej tematyce, to zapewne nie będziesz musiał dodawać żadnych lokalizacji. Jeżeli miałbyś tutaj frazy typu poradnikowa, jak szybko schudnąć na przykład, to tytuł wpisu właśnie tutaj brzmiałby jak szybko schudnąć i pod konkretne, najlepiej wyszukiwane słowa kluczowe musiałbyś właśnie tutaj stworzyć właśnie taki tytuł. Ja tutaj dodaję właśnie jeszcze miasto, ponieważ chcę zoptymalizować te właśnie realizacje pojedyncze na konkretne miasto, a ta realizacja dokładnie wiem, że była zrobiona w mieście Opoczno. Mogę sobie skopiować tą pierwszą część tytułu, czyli możemy dać roboczy stół montażowy do kontroli jakości z oświetleniem. Zauważ, że ten tytuł i ten nagłówek H1 jest zoptymalizowany na te praktycznie wszystkie słowa kluczowe, które tutaj mamy. Zobacz, mamy roboczy stół, mamy stół roboczy, mamy do kontroli jakości i mamy stół, czyli mamy stół do kontroli jakości i mamy stół z oświetleniem, stół z oświetleniem, widzisz? Mamy bardzo dobrze zoptymalizowany tytuł nagłówek H1 i meta description. I zobacz, właśnie meta description możemy sobie stworzyć w następujący sposób. Punkt meblowy prezentuje zdjęcia z montażu roboczych stołów w nawiasie stanowisk montażowych do kontroli jakości u klienta z Opoczna. Fachowa obsługa, polski producent. Zobacz, że w meta description także zawiera najważniejsze słowa kluczowe, na których nam zależy. Mamy odmienione przez przypadki frazę roboczych stołów, mamy stół roboczy, mamy stanowiska montażowe, mamy tutaj stanowisk w nawiasie montażowych do kontroli jakości. Mamy też tą frazę i właśnie w taki sposób optymalizuje się właśnie wpisy z realizacjami na blogu. Jeżeli chcesz się pozycjonować na frazy lokalne, to warto właśnie tutaj jeszcze do tytułu i przynajmniej do metaopisu dodać frazę kluczową z miastem. Na zakończenie trzeba sprawdzić, ile znaków ma tytuł, ile znaków ma meta description. Dla przypomnienia uruchamiamy sobie narzędzie ile.liter.pl. Sprawdzamy, ile znaków ma tytuł. Tytuł ma 67 znaków, więc prawdopodobnie to miasto zostanie ucięte, no ale mówi się trudno. Jeżeli kilka znaków więcej ma tytuł, to tak naprawdę nie musisz już tego usuwać. Sprawdzamy, ile znaków ma meta description, czyli metaopis. Meta opis ma 163 znaki, czyli około 3 znaki za dużo. Prawdopodobnie końcówka zostanie ucięta, ale także możemy tak pozostawić, jak już jest. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do naszego Excela z optymalizacją meta tagów, przejść do zakładki meta tagi i przerzucimy sobie nasz adres URL, przerzucimy sobie nasz tytuł już do Excela oraz nagłówek H1. I meta description, a więc właśnie w taki sposób optymalizuje się wpisy z realizacjami na blogu dla klientów z różnych miast Polski.
Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące optymalizacji wpisów na własnym blogu, bo zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie musisz prowadzić realizację na swoim blogu, to śmiało zadawaj komentarze pod tym filmem. Razem opracujemy tytuły, nagłówki H1 i metaopisy, a jeżeli chcesz, to oczywiście odpłatnie mogę Ci przygotować zestaw tytułu, nagłówka H1 i meta description dla Twojego bloga. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.